pan? A w Pęciu? Na razie to zdezorientowany. No, zdezorientowany. No, to... śliczny jesteś. No super. Co pani Ała ma? O. Proszę państwa, to był fragment reportażu Małgorzaty Frydrych, psi doktor, w którym państwo poznali Aspena, który jest także gościem w naszym studiu teraz. Witam panów bardzo serdecznie. Pan Marek Frydz, trener, treser psów oraz pan Wojciech Jaźwiec. Pan jest pedagogiem, zajmuje się pan resocjalizacją, a razem panowie spotkali się pewnego dnia na szkoleniu psów i postanowili zająć się dogoterapią. Powiedzmy, czym jest dogoterapia. Może ja powiem tak. Dogoterapia jest specyficznym rodzajem oddziaływań w relacji człowiek-człowiek przy użyciu psa. Otóż najważniejsze... Spotkanie widzieliśmy, jak panowie odwiedzili hospicjum. Proszę powiedzieć, jak pacjenci przewlekle chorzy reagują na psa, który przychodzi do ich łóżka. Ja myślę sobie, że no pies towarzyszy człowiekowi prawie od zawsze, więc można powiedzieć, że gdzieś wewnątrz jest taka potrzeba nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem. I w naszej tu praktyce nie spotkaliśmy raczej negatywnych takich reakcji na psa, zwłaszcza, że psy, z którymi pracujemy, są psami dość łagodnymi i bardzo przyjaźnie nastawionymi do ludzi. Panie Marku, Aspena poznaliśmy, ale przedstawmy go bliżej. Znaczy jest to 3-letni pies rasy Golden Retriever. Co jeszcze więcej można powiedzieć? No jest to pies, który jest już szkolony od 2 lat właśnie w tym kierunku, czyli w kierunku pracy z osobami niepełnosprawnymi. W zajęciach z dogoterapii bierze udział także Marysia. Marysia to nieco inna rasa psa. Marysia to Labrador Retriever. Znaczy w ogóle w tej pracy można wyróżnić takie rasy, które są na pewno najlepszymi rasami do tego, czyli Golden Retrievera, Labradora, z małych ras Bigla, Jack Russella. Są to na pewno te rasy, które się najbardziej do tego nadają. Dlaczego one się właśnie nadają do dogoterapii? Dlaczego te rasy? Ponieważ w samym założeniu budowy tej rasy, osoby, które te rasy tworzyły, założyły, iż u tych psów po prostu nie ma żadnej agresji. Są to psy stworzone właśnie tylko i wyłącznie do kontaktu z człowiekiem. Psy, które mają dosyć spory potencjał, jeśli chodzi o ich ruch, o ich dynamikę, czyli psy, które bardzo chętnie aportują, psy, które są po prostu aporterami, ale robią to wszystko w formie właśnie takiej zabawy. Czy długo trzeba przygotowywać psa, aby stał się takim psim lekarzem? To znaczy do takiej już typowej pracy na pewno tak, ponieważ do typowej pracy w dogoterapii pies musi poznać, myślę, że minimalnie około nawet 200 komend, których się musi po prostu nauczyć i których musi na pewno precyzyjnie umieć je wykonać, kiedy już naprawdę pracuje właśnie z osobami niepełnosprawnymi. Panie Wojtku, jak często Marysia do pracy chodzi? I gdzie oprócz hospicjum? Myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że tak jak my pracujemy dłużej, to zdecydowanie taki pies w ciągu dnia to jest góra pół godziny pracy. Dlatego że taki kontakt jest bardzo dla takiego pieska wyczerpujący, a poza tym no, również następuje ten efekt wypalenia zawodowego, powiedzmy sobie, jeśli chodzi o psy. Także pies potrzebuje oprócz takich kontaktów dość specyficznych, trudnych, wiele takich sytuacji również, które są czymś przyjemnym dla niego. Dla psa prowadzenie dogoterapii musi być przyjemne, żeby on to lubiał robić. Także... O to chciałam zapytać, czy one chętnie chodzą do pracy z dziećmi na przykład, tak jak oglądamy tutaj w tej chwili Marysię pracującą w ośrodku dla dzieci upośledzonych. Są to psy na tyle przygotowane, że przede wszystkim musi u psa występować chęć do pracy. Więc jeżeli pies jest dobierany specjalnie do konkretnej sytuacji, w jakiej funkcjonuje, no to on musi to lubić i chcieć robić. Proszę powiedzieć, jak ten typ terapii oceniany jest przez lekarzy, przez psychologów? Ja może powiem o dwóch jakie takich... Jakie daje efekty na świecie? O dwóch takich ważnych rzeczach, bo pierwsza rzecz to jest po prostu kontakt z psem. To by się wydawało, że każdy pies jest takim psem, z którym taki kontakt może być nawiązany. I to tak. I tak się to dzieje. Natomiast przy wyznaczeniu celu ten kontakt wykorzystywany jest do motywowania ludzi do tego, żeby prowadzili pewną rehabilitację czy rewalidację. Dogoterapia jest zawsze wspomagająca do wszelkiego innego rodzaju oddziaływań. A ocenianie jest bardzo wysoko ze względu na rodzaj kontaktu i na to, co pies potrafi zrobić. Pies bardzo często prowadzi, jakby sam wskazuje to, co należy w danym momencie robić. To jest to, co człowiek nie zawsze potrafi zrobić sam. I jak dzieci przyjmują psy?
w ogóle jak takie zajęcia się odbywają? Proszę opowiedzieć, bo panowie najpierw wchodzą bez psów, poznają warunki, prawda? Dokładnie tak. To znaczy zawsze wchodząc w miejsce po raz pierwszy, najpierw idziemy sami, poznajemy po prostu warunki, poznajemy osoby. Dopiero po można powiedzieć, że po jakiejś krótkim czasie rozmowy jesteśmy w stanie podjąć po prostu decyzję, który pies będzie skierowany, ponieważ nawet te dwa psy różnią się od siebie bardzo, ponieważ Marysia jest psem bardzo energicznym, bardziej impulsywnym, Aspen jest bardziej spokojny, a więc takim psem, który się bardziej nadaje do tego właśnie pierwszego kontaktu, czyli najczęściej akurat jeżeli jest to taka grupa na przykład dzieci nie całkiem znająca w ogóle, znaczy może w ten sposób, grupa, która nie zna w ogóle psa, nie wie w jaki sposób się może zachować pies, nie ma w domu psa, to po prostu najczęściej w tym momencie pierwszy wchodzi Aspen i on przeprowadza, można powiedzieć, taką wstępną wizytę i on w tej wizycie właśnie powoduje, że troszeczkę puszczają te pierwsze lody, a dopiero później może być wykorzystana właśnie Marysia na przykład. Jak często, z jaką częstotliwością muszą być powtarzane takie zajęcia, aby odniosły efekt? Ja myślę, że minimum to jest 2 razy w tygodniu, po pół godziny czy do godziny z konkretną osobą. Pracujemy z grupą albo z indywidualną osobą, albo jesteśmy w stanie przygotować psa dla osoby, której tego psa przekazujemy już później na stałe. Mówimy tu przede wszystkim o niepełnosprawnych, o dzieciach, o starszych. W tych zajęciach w Chorzowie widzieliśmy, że w zajęciach biorą udział dzieci i rodzice. Mhm. Czy po tych zajęciach rodzice dochodzą do wniosku, że dobrym pomysłem byłoby na przykład to, żeby taki pies był na stałe w domu? No tam było to niezbędne, udział rodziców, dlatego że to były małe dzieci, była dość duża grupa. Natomiast no, akurat z tych zajęć pamiętam, że byli zachwyceni bardzo rodzice tym, co się tam działo i właśnie jak dzieci reagowały na te psy. Bardzo specyficzna jest reakcja i Goldenów, i Labradorów na dzieci właśnie. I to było tam widać i było to wykorzystane. Tam była nawet sytuacja, że ktoś obiecał, że już na pewno zdecyduje się na psa. Proszę powiedzieć, czy zainteresowanie dogo terapią w Polsce się zwiększa? Czy widzą panowie takie zjawisko, że terapeuci przychodzą do pana, interesują się takim sposobem terapii? To znaczy na pewno tak. To nawet możemy powiedzieć po takim doświadczeniu, bo jako po prostu Międzynarodowa Szkoła Dogoterapii przeprowadziliśmy już kurs dla właśnie terapeutów dogoterapii. Był taki kurs przeprowadzony i zainteresowanie tym kursem było bardzo duże. A również można to powiedzieć po samym kontakcie właśnie z różnymi ośrodkami, gdzie wystarczy, że ktoś po prostu słyszał lub właśnie widział program w telewizji, natychmiast na dobrą sprawę spotykamy się z telefonami i właśnie z prośbą, czy bylibyśmy w stanie jeszcze w innych ośrodkach. Dziękuję panu bardzo pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję czworonogom lekarzom. No i życzę wielu sukcesów terapeutycznych. Dziękuję bardzo.